nie przez 5 minut. Widzicie to drzewo? Piękne jest, prawda? Widzicie to niebo? Piękne jest, prawda? Ale chcę wam powiedzieć, to wszystko przeminie. To wszystko przeminie. Ale słowa Boga nie przeminą, bo Bóg jest wierny swojemu słowu. I on powiedział, że kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To proste słowa, które mogą cię dzisiaj uratować od piekła. Kto uwierzy, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Przyjaciele, prosta historia. Znacie ją. Jezus Chrystus przyszedł 2000 lat na tą ziemię i dał przybić się na krzyżu, aby spłacić twoje grzechy. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznym człowiekiem. Nie mówię ci tego teraz, aby cię potępić. Ale Słowo Boże powiedziało już, że nikt nie jest święty i nikt nie da rady. Nie dasz rady sobie zaskarbić przychylności Boga, choćby nie wiadomo, co byś robił. Nie uratuje cię żaden system religii. Ja byłam w systemie religii przez ponad 20 lat i nic mi to nie dało. Nie pomoże ci też różaniec, klepanie w koło tych samych modlitw. To ci nie pomoże. Pomoże ci tylko osobiste spotkanie z Jezusem. To jest bardzo proste. Spójrz głęboko w siebie i zastanów się, czy jesteś tak bardzo święty, czy nie popełniłeś w swoim życiu ani jednego grzechu. Popełniłeś, prawda? Nawet najmniejszy. Więc jesteś winny. I ciąży na tobie kara. Ciąży na tobie wyrok śmierci. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On to dał, tylko trzeba uwierzyć. Czy jesteś gotowy dzisiaj uwierzyć w to, że Jezus umarł za twoje grzechy? Jesteś gotowy? Kiedy umrzesz i spotkasz się z Bogiem, to już nie będzie miejsca na nawrócenie. Dziś jest dzień zbawienia. Jeżeli masz coś takiego w sobie, że czujesz się niegodny, aby zbliżyć się do Boga, to ja przeklinam to i odsuwam te duchy. Dziś możesz zawołać do Boga, tak jak ja 5 lat temu postanowiłam zawołać do Jezusa, choć przez wiele lat starałam się przez swoje uczynki zaskarbić mu jego przychylność. Ale w 2015 roku w swoim pokoju, nie w kościele, nie podczas odmawiania różańca, nie w kościele, powiedziałam: Boże, jestem grzesznikiem i proszę Cię o ratunek. I jak zrozumiałam, że Jezus jest ratunkiem do mojego życia, ja zawołałam do tego Jezusa: Jezus, ratuj mnie. Ja wiedziałam, że nie dam rady sama, ale kiedy wezwałam świętego imienia Jezus, wszystko stało się inne. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i wiem, że po śmierci idę do nieba. Jestem zbawionym człowiekiem. Nie dlatego, że żyję jakimś dobrym czy złym życiem, ale dlatego, że jestem w Chrystusie. Czy dziś jesteś w Chrystusie? Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, jeśli nie przyjęłeś ofiary Jezusa, jeśli nie uwierzyłeś w Jego śmierć i zmartwychwstanie, to nie jesteś w Jezusie. Ale sprawa jest bardzo prosta. Zawołaj dziś do Jezusa. To On przyszedł na tą ziemię, by cię zbawić. To On, wielki Bóg, zapłaci za twoje grzechy. Ale decyzja należy do ciebie. Stań w prostocie serca przed Bogiem i zawołaj do Niego. Bóg jest dobry, ale jest dobry dla tych, którzy tego chcą. Możesz
wiedzieć przez całe życie, że Bóg jest dobry, a nigdy tego nie doświadczać. Tylko dlatego, że tego nie chcesz. Uwierz dziś w to, że Bóg jest dobry. Jeszcze dziś przyjmij zbawienie. Zawołaj do Jezusa. On jest innym Bogiem niż to, co przedstawia ci religia i system. On jest innym Bogiem. Jezus na krzyżu Golgoty nie tylko wziął wszystkie grzechy ludzkości, twój grzech, ale każdą twoją chorobę. Wiem, że na tym miejscu jest wiele ludzi, którzy są chorzy na płuca i na astmę. To nie jest problem dla Boga. To nie jest problem. Bo Jezus na krzyżu Golgoty wziął astmę i każdą chorobę płuc na siebie, abyś został dzisiaj z tego uzdrowiony. Jeżeli jesteś chory, masz chorobę płuc, astmę, podejdź do mnie. Będziesz uzdrowiony. Będziesz uzdrowiony. To jest moc Boża. Wołacie do Boga, a Boga nie chcecie. Zawołaj dziś do prawdziwego Boga. Zawołaj do Niego. Przyszedłem z nieba na świat, by drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, Jezus, by grzech twój zmyć. Nie zatrzymał ciebie grób, niebo znów ujrzało cię. Jezus, chwalę imię Twe. Jezus, chwalę imię Twe. To jest Królestwo Boże. Kto pragnie, niech przyjdzie. Kto pragnie, niech przyjdzie. A z wnętrza Twego popłyną rzeki wody żywej. Czy chcesz dziś Boga? Czy chcesz? Czy chcesz pojednać się z Bogiem? Zawołaj dziś do Niego. Oddaj Mu swoje życie. Powiedz, tak, jestem grzesznikiem, ale wiem, że mam w Tobie ratunek. Ja wierzę w to, że Ty umarłeś za moje grzechy. Ja to przyjmuję, więc Boże, nie masz do mnie żalu. Ja wierzę też w to, że Ty wstałeś z martwych. Ustanawiam Cię swoim Panem i Zbawicielem. Rządź w moim życiu. Duchu Święty, napełnij mnie. Ja się modlę o każdą osobę, która podjęła decyzję w swoim sercu o pojednanie się z Bogiem. Ja odmywam ją świętej krwi Jezusa. Ja ustanawiam Boże Królestwo. Ja ustanawiam Boże Królestwo. Boże Królestwo. Ja odpycham wszelkie siły demoniczne na tym miejscu, które przeszkadzają w przyjmowaniu Ewangelii. Ja ogłaszam na tym miejscu, że diable, jesteś pokonany. Jesteś pokonany, bo wielu dziś narodzi się na nowo. Bo wielu dziś narodzi się na nowo. Wielu zawoła dziś do Jezusa. Wielu pozna prawdziwego Boga dzisiaj. Jezus! 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 Imię Jezus! Imię Jezus! Imię Jezus! Jezus! Zbawiciel! Na wieki Tobie wszelka cześć i chwała, Jezus, Zbawiciel. Na wieki Tobie wszelka cześć i chwała. Zawołaj do Jezusa i bądź uratowany. Nie gnij, ale żyj. Nie bądź martwy, ale żyj. Ożyj wewnątrz siebie. Niech wypełni Cię Święty Duch. Amen.